Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym skorzystać z Państwa usług. Interesują mnie nóżki. Chciałabym skorzystać tutaj z depilacji nóg. Mamy dwa lasery. Jeden to jest laser diodowy, działa niestety tylko na ciemne włosy. Natomiast teraz mamy bardzo fajną opcję. Mamy też nowy laser Thunder. I on działa zarówno na te ciemne włosy, jak i te troszeczkę jaśniejsze i delikatniejsze. Czyli zdecydowanie ten nowszy jest lepszy, tak? Zdecydowanie tak. A co go wyróżnia? Mniej bolesny. Przede wszystkim jest to połączenie dwóch laserów. Jest to jedyny taki laser, który jest dostępny na świecie, bo właśnie działamy i zarówno na te ciemne włosy, i na te jasne. W sposób termiczny przegrzewamy mieszek włosowy, więc efekty są fajniejsze. Ile zabiegów musi się odbyć? Mniej więcej 4-6 zabiegów, natomiast to jest kwestia bardzo indywidualna. 4 to jest takie minimum. Jest to też kwestia tego, jakie ma Pani włosy, czy grube, czy ciemne i od koloru skóry. I teraz tak, są wakacje, chciałabym się opalać, a z tego co wyczytałam, to są pewne przeciwwskazania przed tym zabiegiem. Między innymi właśnie takie, że nie wolno się opalać, to prawda? Bo jednak... Teoretycznie tak, teoretycznie tak. Ogólnie im kolor skóry jest jaśniejszy, a włosy są ciemniejsze, im mamy większy kontrast, tym możemy fajniejsze efekty, tutaj rezultaty osiągnąć. Natomiast z racji tego, że jeżeli chciałaby się Pani zdecydować na Thunder, na ten nowy laser, to tutaj może skóra być opalona, z tym, że trzeba zachować taki odstęp mniej więcej 2 tygodni po zabiegu i no około 2 tygodni jakby przed kolejnym zabiegiem. Okej, czyli reasumując, w czerwcu teraz mam pierwszy zabieg, tak? Później się mogę troszkę poopalać i 2-3 tygodnie przed drugą sesją przestaję się opalać tak, żeby te nogi doszły do siebie, żeby to było naturalne. Dokładnie. Świetnie. Tak. I 4 razy, tak? Minimum. To ja się decyduję. Co robimy? Dobrze. Co mam zrobić? To zanim sobie rozpoczniemy zabieg, dam jeszcze kartę konsultacyjną do wypełnienia. Odnośnie do zabiegu na twarz, z jakiego można by było skorzystać, tak żeby był bezinwazyjny i bezpieczny? Powiem szczerze, że teraz taką najnowocześniejszą, najfajniejszą technologią to jest HIFU, czyli skoncentrowane, zogniskowane ultradźwięki wysokiej częstotliwości. To jest bardzo fajny zabieg teraz na lato. Tak naprawdę nie uszkadzamy ciągłości skórno-naskórkowej, także ten nasz naskórek jest nienaruszony, a my możemy bezpośrednio po zabiegu wrócić do takiej codziennej aktywności. Także tutaj bezpośrednio po zabiegu to, co się może pojawić, to takie delikatne zaczerwienienie, obrzęk, ale tym się nie należy przejmować. Jeżeli komuś bardzo zależy, można tak naprawdę nawet bezpośrednio ponałożyć fluid i wrócić do pracy. Także bardzo fajna sprawa. A czy jest bolesny w ogóle ten zabieg? Większość klientów odczuwa taką delikatną bolesność, tkliwość, tak? W zależności wszystko od wrażliwości skóry, tak? To jest tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Na pewno nie ma się czym przejmować i martwić. A ile wymaganych jest zabiegów? Więc standardowo wystarcza jeden zabieg, natomiast w skrajnych przypadkach do 3 zabiegów maksymalnie, tak? Jeżeli nawet potrzeba jest powtórzenia zabiegu, to taki minimalny odstęp to jest 3 miesiące, żeby ta skóra zdążyła się zregenerować. I to, co tak samo jest bardzo ważne, to tak naprawdę trzeba dać naszej skórze czas na przebudowę. Czyli taki pierwszy efekt może się pojawić bezpośrednio po zabiegu, ale taki ostateczny, pełny efekt od 3-6 miesięcy. Także tutaj na pewno no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale się będzie działo, moje to się stosuje. Patrzę na Pani na razie jak sama na dzika. Pani już tak boję. Można jest zadowolona. Dobra, to idę. Uchwał wziąć. Zabierz babuszkę. Będzie mi idealnie. Tak naprawdę każdy z nas ma troszeczkę inny próg bólu. Natomiast jak Panie sobie robiły zabieg i tym laserem, i tym poprzednim, to mówią, że w ogóle no nie ma porównania, że tutaj to praktycznie nic nie czuć. Ja byłam tak wystraszona, myślałam, że będzie mnie to bolało, szczypało, piekło, a centralnie czuję tylko takie jakby delikatne uczucia komara. No i super rewelacyjny, taki relaksujący chłodek. Tak, ogólnie po zabiegu, po mniej więcej 2-3 tygodniach, te włosy powinny zacząć Pani wypadać. Więc wypadać? To nie, tak, wypadać. To nie jest tak, że od razu jakby tych włosów nie będzie, tylko w miarę po prostu upływu czasu na skórę, który nam się produkuje, on będzie wypychał nam te włosy, które zostały już strzelone i one po prostu później nam wypadną.
Dziękuję. Bardzo fajna alternatywa tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce korzystać z wypełniaczy, z botoksu, żeby właśnie zrobić coś takiego innego, tak naprawdę w naturalny sposób przebudować ten skór. Dziewczyny, zapisujcie się już teraz, żeby znaleźć dla siebie jak najlepszy termin. Jak wszyscy wiemy, teraz te zabiegi cieszą się dużą popularnością. Naprawdę nic nie boli, jest świetnie, komfortowo, kompleksowo, wygodnie. Super, super, naprawdę super. Zapisujcie się, bo później nie będzie miejsc. Będzie mi idealnie. Serdecznie dziękujemy Pani Marcie, serdecznie dziękujemy Pani Anie. Jesteśmy bardzo zadowolone. Polecamy.